Dzień dobry wszystkim. Miło mi, że się możemy spotkać na tych zajęciach, które tak naprawdę mają charakter seminaryjny, a nie wykładowy, prawda? A więc będziemy chcieli troszkę popracować, troszkę poopowiadać sobie, zastanowić się nad różnymi kwestiami, ale zanim do tego przystąpimy, zechciejmy się pomodlić. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Łaskawy Panie i Boże, jesteśmy Ci wdzięczni za tę możliwość, którą nam dajesz, bo to chcemy teraz z Twojego słowa nabrać mądrości, aby umieć właściwie zachować się, znaleźć w tym świecie. On jest coraz bardziej poplątany, coraz bardziej nikczemny i coraz trudniej w nim żyć. Ale wiemy, Panie, że nawet w najtrudniejszych warunkach Ty jesteś w stanie poprowadzić nas dobrą drogą. O to, abyś pokazał nam teraz tę dobrą drogę, prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Moi drodzy, temat został określony. Przypomnę tylko, że mamy zastanowić się nad kryzysem tożsamości w Kościele. Ja ośmielę się stwierdzić, że nie grozi nam, ale że mamy go. To jest moje osobiste oczywiście zdanie, nie, to nie jest zdanie generalnej konferencji, także możecie się z tym nie zgodzić. Ja uważam, że mamy głęboki kryzys tożsamości w Kościele, a będziemy chcieli to za chwilę jakoś zilustrować. Ponieważ są to spotkania o charakterze seminaryjnym, wobec tego chciałbym was prosić teraz, abyście podzielili się na 5 grup. Raz, dwa, trzy, cztery, o, nie, piątą to Arek stanowi, to nie. No wszystko jedno, gdzieś tam będzie piąta grupa. Proszę bardzo, siądźcie sobie, bo zaraz będziecie pracować, także czas ucieka, radzę to zrobić szybko. Proszę bardzo, pierwsza grupka tutaj, druga tutaj, zaraz trzecia, czwarta, piąta tam. Dobierzcie się jak chcecie i zaraz podam tematy do pracy. Można zeszyty, długopisy, jak kto chce, ale przede wszystkim głowy, nie zapomnijcie o głowach. Rozumiem, że tu jest już grupa pierwsza, prawda? Druga grupa, czy jest ukonstytuowana? Konstytuuje się, dobrze. Trzecia tam, czwarta, prawda? I piąta chyba tam gdzieś pod oknem, prawda? No dobrze, wobec tego... Wobec tego każda grupa otrzyma jedno zadanie do rozpracowania. Kto chce pierwsze? Pierwsze, proszę bardzo, to jest pierwsze. Kto drugie? Przepraszam bardzo, zdewastowałem. To jest drugie. Jeśli jest coś niejasnego, proszę powiedzieć. Grupę pierwszą proszę, aby jeśli udzieli już odpowiedzi, tam... Będzie odpowiedź oczywiście, która będzie wymagała uzasadnienia niezależnie od tego, czy tak, czy inaczej. Jeśli będziecie już mieli opracowany temat, to zaraz mi zgłoście, dobrze? Tak, oczywiście, pracujcie. Grupa trzecia. Przepraszam, byli pierwsi. Proszę. To dla was czwarta wobec tego, proszę. I grupa piąta. Hej, nie udawajcie, że was nie ma. Proszę, grupa piąta do rozpracowania. 10 minut, kochani, 10 minut. Jeśli ktoś w tym czasie puści łagodną muzyczkę, będę wdzięczny. Moi drodzy, rozumiem, że chyba już stanowiska są wypracowane. Są wypracowane. To siądźcie sobie teraz wygodnie, tak żebyście widzieli, co się tutaj będzie działo, a za chwilę poproszę przedstawiciela pierwszej grupy, żeby zreferował wnioski, do jakich grupa doszła, a grupa... Hop, hop, kochani, już kończymy.
Dobrze, moi drodzy, posłuchajcie teraz proszę, nad czym debatowała grupa pierwsza. Hej, hej, tu jesteśmy. Posłuchajcie proszę, nad czym debatowała grupa pierwsza. Zadanie było proste. Zostałeś prezydentem Warszawy, a nowa Rada Miejska składa się wyłącznie z adwentystów Dnia Siódmego. Wpłynął do ciebie wniosek o wyrażenie zgody na budowę kościoła baptystów. Jaką podejmiesz decyzję i dlaczego? Proszę bardzo, kto referuje z grupy pierwszej? Henryk, proszę cię bardzo. Na razie to dobrze. Moi mili, dziękuję bardzo, że jestem tutaj, więc odpowiadam w imieniu grupy mojej całej. Więc baptyści są bardzo bliscy nam, prawda? No, więc Pan Jezus był tolerancyjny dla różnych ludzi o różnych poglądach religijnych za jego czasów. No, pozwolilibyśmy na tą budowę ich kościoła baptystycznego, ale najpierw zaprosilibyśmy ich do naszej rady. Ich radę do naszej rady, prawda? Do naszej rady. Zapytalibyśmy się ich, dobrze, możemy podyskutować i przedstawimy wam nasze zasady wiary. Czy możemy poznać wasze zasady wiary? No, oni domyślam się, zgodziliby się na to, bo skoro oni chcą Kościół, a my jesteśmy władzą, nie, to chyba zgodziliby się na takie właśnie spotkanie. No więc przedstawilibyśmy im nasze zasady wiary, biblijne, stuprocentowe. Poprosilibyśmy ich, może skoro wy przedstawiliście wasze zasady wiary, udowodnijcie nam Biblią, tylko Biblią, wasze zasady wiary. Nie? No i może jeszcze druga rzecz byłaby taka, że może jeśli wam pozwalamy budować wasz Kościół, no to może będzie tak, że jeśli się na to zgodzicie, plus minus. Natomiast była jeszcze druga kwestia postawiona. Jaką decyzję podjęlibyście w sytuacji, gdyby zgłosili się do was przedstawiciele kościoła katolickiego? Proszę bardzo, co ustaliliście? No więc też byśmy ich zaprosili na to takie wspólne spotkanie, bo to tak musi być, prawda, kulturalnie i tak dalej. No i wtedy powiedzielibyśmy, proszę państwa, czy tam przyjaciele, jak ich nazwiemy, proszę bardzo przedstawić nam wasze zasady wiary. Ale tylko prosilibyśmy, abyście oparli je na Biblii, prawda? No, no wiadomo, że Kościół katolicki żadne święto nie ma na zasadzie biblijnej jako nakaz biblijny, prawda? No i nie przestrzeganie wszystkich przykazań Bożych. Znamy to, sam byłem katolikiem też kiedyś. Chciałem być ministrantem, chciałem być księdzem. Dzięki Bogu, że z tego nie wyszło nic. Ale to nie koniec. Cieszę się. Już teraz widzicie, dlaczego brat Henryk nie jest prezydentem Warszawy, prawda? Ale oni mieli jeszcze trzecią kwestię. Jaką decyzję podjęliby wtedy, gdyby przyszli przedstawiciele kościoła satanistycznego? No tutaj to byśmy, tutaj uzgodniliśmy w tej naszej grupie, 100% odmawiamy. No i udowodnilibyśmy, dlaczego odmawiamy, prawda? No, czy jeszcze coś więcej tłumaczyć? Dziękuję. Myślę, że jako prezydent Warszawy to miałbym spore trudności, prawda, w udowodnieniu, dlaczego tak, a nie inaczej, na pewno nie jako starszy zboru. Dziękuję wam serdecznie. Dobrze. Moi drodzy, czy ktoś chciałby się ustosunkować od razu teraz do tych wypowiedzi, do tych stanowisk? Na gorąco? Wobec tego teraz druga grupa. Tak, proszę bardzo. Siostra, tak, proponuje zmianę konstytucji. Bardzo możliwe, że to życzenie wkrótce się spełni. Przynajmniej są pewne poszlaki, które wskazują na taką możliwość. Druga grupa miała następujące zadanie.
Zostałeś zaproszony jako przywódca miejscowej wspólnoty Adwentystów Dnia Siódmego do uczestnictwa w mszy odprawianej w intencji zjednoczenia wszystkich chrześcijan. Wezmą w niej udział przedstawiciele wszystkich lokalnych denominacji religijnych i będą się wspólnie modlić. Jak odpowiesz na to zaproszenie? To nie jest takie łatwe właściwie odpowiedzieć, bo nas było niewiele osób, a mieliśmy różne takie podzielone myślenie. Były takie myśli, że skorzystanoby z tego i poszłaby dana osoba na przykład na coś takiego. No, moje stanowisko było takie, bałbym się, co mnie tam spotka, znaczy, że mógłbym być postawiony w dziwnej sytuacji i później wycofać się z tego jest bardzo ciężko. Ja taki miałem trochę opór, ale były różne właśnie opinie, nie było takiego jednoznacznego stanowiska, że nie pójdziemy albo pójdziemy. Także może tutaj inni pomogą podjąć decyzję właściwą. Dziękuję, dziękuję. Proszę bardzo, słyszeliście, może ktoś się chce ustosunkować, brat Henryk. No więc jeżeli by mi tam pozwolono pójść, prawda, i coś powiedzieć, bo byłem świadkiem takiego wydarzenia w Czechach, to kochanie moje, to ja bym tam wygłosił kazanie. No, na tyle, na jakby mi czas pozwalał, ale przede wszystkim te właśnie główne zasady powiedziałbym, prawda. No więc dlatego, aby móc dać świadectwo. Dziękuję. Z tego, co wiem, tego rodzaju zaproszenia nie umożliwiają wypowiedzenia się takiego, tylko jest to zaproszenie w bardzo określonej intencji. Modlić się o jedność chrześcijan. Brat Miałmyśl, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę, bracie. Dziękuję. A co zrobilibyśmy, gdyby przed tym problemem stanęły dwa zbory i jeden podjąłby decyzję iść, a drugi nie iść? Dobrze, zostawmy to. Czy jeszcze ktoś ma jakąś myśl do tego? No wobec tego przechodzimy do trzeciej grupy. A oto dylemat, jaki rozwiązywała trzecia grupa. W ciągu kilku ostatnich miesięcy twój zbór powiększył się do 2000 dorosłych wyznawców. Zaistniała pilna potrzeba wybudowania nowego pomieszczenia zborowego. Wydanie zgody na budowę uzależnione jest od urzędnika, który jest alkoholikiem i rozpatruje pozytywnie podania jedynie po otrzymaniu butelki ekskluzywnego wina. Co zrobisz? U nas było dużo pomysłów, ale zaczyna się wszystko od modlitwy. Zauważyliśmy to, że słuchajcie, jak jest 2000 nowych, dorosłych członków, no to już Duch Święty bardzo działa. To na pewno i duch takiej modlitwy jest w każdym, żeby modlić się i to jest coś, od czego się powinno zacząć, ponieważ i to wspólnie uznaliśmy jako takie jedno stanowisko, nie można iść na kompromis w zasadach. Z jednej strony dla przykładu, bo to są nowe osoby, a z drugiej strony lepiej mieć mniej, ale z Bożym błogosławieństwem, niż na krótką metę coś otrzymać, ale potem no jednak nie mieć Bożej ochrony na tym. Były ciekawe pomysły, bo po pierwsze zaczynając od modlitwy, różnie Pan Bóg może to poprowadzić, może odsunąć tego urzędnika, może zmiękczyć jego serce, może dać jakiś wyjątkowy pomysł. Jednym z tych pomysłów było to, żeby skoro on lubi butelki z winem, no to wino przecież jest bardzo dobrym napojem, sok winogronowy jest przecież bardzo dobry. Podobnie pomysł był taki, żeby dać literaturę, bo przecież jak ktoś idzie z butelką alkoholu, no to daje to, co w jego mniemaniu jest najlepsze. A my też mamy coś, co
w naszym mniemaniu jest najlepsze, ale to jest bardzo ważne, żeby nie czynić pozoru zła, żeby nie iść z tym jako łapówkę, jako dar, ani gdzieś tam pokryjomu, żeby to nie miało takich ewentualnie w tej współpracy, w takiej rozmowie z takim urzędnikiem i może w dalszy jakiś, jako prezent, czy tam jakieś wypieki, które siostry bardzo, bardzo dobre jakieś robią, zdrowe, czy właśnie takie sok winogronowy w butelce ładnej, czy książki. Więc to było to, co tak wspólnie chyba nic nie przeoczyłem. To było takie, co rozmawialiśmy. Dziękuję. Tak, proszę bardzo. Ktoś jeszcze ma uwagę? Brat Henryk? Z mojej myśli, nasz Pan Bóg jest mocniejszy od wódki i łapówki. Nie ma się o co bać. Dziękuję, proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby się w tej kwestii wypowiedzieć? No dobrze. To wobec tego, moi drodzy, chcę wam przeczytać problem, który dyskutowała grupa czwarta. W czasie sobotniego nabożeństwa budynek został otoczony przez grupę islamistów, którzy wdarli się do środka, zgwałcili kilka sióstr i nakazali do rana wydać środki zgromadzone w kasie zboru pod groźbą dalszych represji. W nocy przez strażę przekradła się grupa komandosów, oferując ochronę i zachęcając do czynnego udziału w walce. Co zrobisz? Strasznie makabryczna sytuacja. Co zrobisz? Myśmy nie mieli problemu z tym, w tym temacie. Na pewno byśmy nie skorzystali z pomocy antyterrorystów. Naszą odpowiedzią była modlitwa. Te pieniądze z tej kasy zboru to nie warte wiele, więc to nie jest problem, ale te żony gwałcone, te kobiety gwałcone, to jest problem. Ale Pan Bóg jest mocniejszy. Na pewno nie na atak na nas, na pewno Bożą metodą nie jest stosowanie ataku w drugą stronę, a raczej prośba o Bożą ochronę, o Boże rozwiązanie tego trudnego tematu. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Bracie Heniu, spokojnie. Proszę bardzo. Może ktoś... Proszę, brat Henryk. Proszę bardzo. To brat Milan powie. To nie musisz ty za niego. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby się w tym względzie wypowiedzieć, Aniu? Dziękuję. Proszę, brat ma myśl. Mamy lokal, ale tej przewodniczącej nie ma. Ona odeszła sama.
dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze ma myśl? Tam widziałem rękę podniesioną. A nie, to inny cel podniesienia, dobrze. Rozumiem, że to zagadnienie jest wyczerpane, wobec tego przechodzimy do grupy piątej. A grupa piąta, jako że najmniej liczna, miała najbardziej obfity tekst. Sytuacja jest następująca. Twoja koleżanka, należąca do jednej z chrześcijańskich wspólnot charyzmatycznych, zaprosiła cię na nabożeństwo prowadzone przez zagranicznego mówcę, który miał także dokonywać uzdrowień. W związku z pewnymi dolegliwościami postanowiłaś skorzystać z zaproszenia. W trakcie kazania mówca podkreślał znaczenie silnej wiary jako jedynego czynnika gwarantującego uzdrowienie. Następnie zaprezentował dar języków, wypowiadając niezrozumiałe słowa, po czym zaprosił chorych do wyjścia na podium i modlił się z nałożeniem rąk, a oni padali w tył i podtrzymywani przez obsługę wracali na miejsca. Wszyscy mówili o ustąpieniu dolegliwości. Czy skorzystasz z zaproszenia i wyjdziesz na podium? Proszę, Marta. Rozumiem, że to jest pytanie, że oni wszyscy padali, potem poszli i ja wtedy patrzę na to tak i... To znaczy, na sam początek chcę powiedzieć, że byłyśmy w bardzo małej grupie trzyosobowej i żadna z nas nawet nie skorzystałaby z takiego zaproszenia. Ja dostałam takie zaproszenie jakieś 2 miesiące temu właśnie na takie spotkanie z uzdrowieniami, ale no, nie poszłam. Oczywiście wiara jest bardzo ważnym czynnikiem, ale na pewno nie jest to jedyny czynnik, który gwarantuje uzdrowienie. Też rozmawiałyśmy o tym, że Pan Jezus nie wypowiadał niezrozumiałego bełkotu do ludzi, bo jaki miałby w tym cel? I też, czy kiedy Pan Jezus uzdrawiał, to ludzie padali w tył i musieli być podtrzymywani przez kogoś, bo kiedy Łazarz zmartwychwstał, on nie był jakiś słaby, nie miał żadnych jakichkolwiek oznak na ciele, że coś się z nim dzieje, że coś z nim w ogóle było nie tak. Ellen White pisze, że był zdrowy, że był silny i że wyglądał po prostu, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Tak, także ja myślę, że tutaj tak, kiedy to przeczytałyśmy, to jednoznacznie stwierdziłyśmy, że żadna z nas nie skorzystałaby z takiego zaproszenia, bo to nie jest Boże działanie. I oprócz silnej wiary mamy też jeszcze Boże Słowo. Dziękuję. Dziękuję. No dobrze, moi drodzy, to jakoś się uporaliśmy z tymi problemami. Tożsamość... Albo inaczej. Dzisiaj bardzo silnie podkreśla się kwestię wolności człowieka. I wokół tej wolności obraca się wiele różnych spraw. My, zwłaszcza w kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, przywykliśmy do tego, że jesteśmy ludźmi wolnymi, takimi się rodzimy. I to jest prawda. To jest prawda. Tylko pod pozorem tej wolności teraz różni ludzie usiłują upiec rozmaitego rodzaju swoje pieczenie. Zapominamy przy tym, że faktycznym dawcą wolności jest Bóg. Jest Bóg, prawda? A on, że nasza wolność tak naprawdę wynika z Niego, od tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, prawda? Z tego wynika nasza wolność. To jest baza w ogóle dla wolności. A skoro tak, to znaczy, że wolność opiera się na miłości, bo Bóg jest miłością, prawda? A no właśnie. A skoro wolność opiera się na miłości, to od razu widzimy, że zarówno wolność, jak i miłość muszą mieć pewne ograniczenia. Bóg funkcjonuje w obrębie pewnych ograniczeń, które wyznacza prawo. Prawo jest odzwierciedleniem Jego miłości. To jest najlepsza charakterystyka Jego miłości. W związku z tym widzimy, że i wolność, prawda, która bazuje na miłości, również musi funkcjonować w obrębie prawa. Jeśli utożsamiamy wolność z dowolnością postępowania, to głosimy anarchię tak naprawdę, anarchię. A anarchia jest jak grzęzawisko, na tym się nic nie zbuduje zupełnie. To musi splajtować. Więc pamiętajmy o tym, że wolność, czyli swoboda podejmowania decyzji, tak naprawdę zawsze powinna liczyć się z pewnymi ograniczeniami i te ograniczenia są bardzo wyraźnie przedstawione, choćby i w Księdze Hioba, którą teraz studiujemy w Szkole Sobotniej, prawda? Najwyższy nie podeprze prawa i tak dalej. Jest szereg takich myśli.
My zatracamy tożsamość naszą adwentową pod wpływem różnego rodzaju czynników. Jednym z nich jest pobłażanie ulubionym grzechom. Jest, to jest ewidentne. Spotkałem nie tak dawno pewnego brata, który mi powiedział tak, wiesz, no ja bardzo się męczyłem z abstynencją, aż znalazł się brat, który mi wytłumaczył, że przecież jeśli ja sobie wypiję kieliszek wina do obiadu, to nic się złego nie stanie, to nie ma mowy o tym, żebym ja był uzależniony. I mówi, jaka ulga, od razu jakby kamień z serca spadł. Pytam go, i co, i ty to robisz? No oczywiście, że robię, bo to nie jest grzech. Czy to nie jest zatrata pewnej tożsamości? Ależ jest bardzo, bardzo wyraźna, bardzo jednoznaczna. Dalej. Pewną inną formą utraty tożsamości jest uleganie pewnym presjom. Na pewno spotkaliście się nie jeden raz z sytuacją, kiedy nasi bracia umiłowani skądinąd z zagranicy potrafią bardzo pięknie, odwołując się nie do czego innego, jak właśnie do miłości Chrystusowej i do działalności uzdrowieńczej Pana Jezusa, usprawiedliwić swoją pracę w sobotę. Oczywiście pracę w ośrodkach zdrowia, rozmaitego rodzaju, w placówkach zdrowia, prawda? I mówią, no przecież to jest tak jak Pan Jezus, my to tak działamy, prawda? I w związku z tym w piątek po zachodzie można, no i w sobotę jak się musi, tam jak dyżur wypadnie, no to tak samo. To jest paskudne, moi drodzy, że my potrafimy do tekstu biblijnego sięgać, żeby usprawiedliwić grzech. Ale powiemy, no nic nadzwyczajnego, przecież szatan też to robił, prawda? I usiłował tekstem biblijnym, zmanipulowanym, działać w taki sposób, aby zwieść Pana Jezusa. Ale podaje to, abyśmy byli świadomi, że te zagrożenia naprawdę istnieją. Dalej. My nierzadko zatracamy tożsamość w wyniku niezrozumienia poselstwa trójanielskiego. Nie bardzo rozumiem, skąd się to się bierze, ale coraz częściej dzisiaj słyszę Ewangelię ograniczoną do tego podstawowego wymiaru ewangelicznego, który mówi, że Chrystus umarł za grzechy twoje według pism i w związku z tym, jeśli w to uwierzyłeś, to masz całą sprawę załatwioną od początku do końca. To jest typowa frazeologia protestancka, która dzisiaj króluje i jest powtarzana bez przerwy, to już jest taki bełkot ewangeliczny. Jest to powtarzane tylko po to, żeby uzasadnić grzechy i powiedzieć człowiekowi, możesz sobie grzeszyć spokojnie, bo raz, Chrystus i tak za to umarł, dwa, jeśli ty w to wierzysz, że On za to umarł, to masz to przebaczone. I niezależnie od tego, co będziesz robić dziś i jutro, tak samo będziesz mieć przebaczone. Poselstwo trójanielskie wzywa nas do zupełnie czegoś innego. Ale znów taki przykład praktyczny. Jestem w pewnym zborze i stanął problem, czy drukować ulotki, z dwoma dekalogami. No i tam jakiś króciutki komentarz do tego. Czy drukować, czy nie? Muszę wam powiedzieć, że zadrżałem. Bo zdecydowana większość braci powiedziała nie, absolutnie. Absolutnie, bo to jest agresywne zwracanie się do drugiego człowieka, czy nam by było miłe, gdyby nas inni tak traktowali. No i tutaj oczywiście właśnie tego rodzaju argumenty się pojawiły i bracia doszli do wniosku, że absolutnie nie, że dekalogu nie wolno drukować. No, moi drodzy, chyba mamy się nad czym zastanowić, prawda? Ja nie twierdzę, że powinniśmy w sposób agresywny do każdego człowieka spoza naszej wspólnoty wychodzić z tym dekalogiem i jednym i drugim i wykazywać kłamstwa, które tam są w tym falsyfikacie. To nie o to chodzi. Ale mamy różnych ludzi, z którymi się spotykamy i różne są potrzeby tych ludzi. Jedni będą wspaniale reagować na poselstwo zdrowia, bo akurat to ich interesuje. Innych będą interesowały treści dotyczące miłości Bożej. Jeszcze inni będą się interesowali sprawami dotyczącymi funkcjonowania rodziny. Jeszcze innych coś innego zainteresuje. Będą i tacy, których poruszy do głębi to, że prawda została sfałszowana. I my powinniśmy mieć materiał dla każdego człowieka i modlić się o to, żeby Bóg pokazał, komu, w jaki sposób, z której strony przedstawiać Jezusa. Prawda? Ale tylko dlatego, że chcemy mieć święty spokój i nikogo nie rozdrażnić,
ograbić poselstwo trójanielskie z pewnych jego elementów, to jest głęboko nie w porządku. Przecież jeśli weźmiemy choćby tylko poselstwo pierwszego anioła, to mamy tam cztery elementy, z których każdy ewidentnie mówi o prawie. A my mówimy nie, bo to się nie spodoba innych. Czy zauważacie, moi drodzy, a również i w czasie tych niektórych wypowiedzi, które tutaj się przejawiały, prawda, że pierwsza rzecz, o której myślimy, to jak odbiorą to inni? A pierwsza rzecz, o jakiej powinniśmy myśleć, to co na to powie mój Jezus? Czy on podpisałby się pod tym stanowiskiem, które tutaj prezentowane było, jedno, drugie, trzecie i tak dalej? Czy on by poszedł w pewne miejsca? Czy on by tak samo zrobił? To powinno być na pierwszym miejscu, a nie co zrobią ludzie. Obrażą się, nie obrażą, będą nas prześladować, czy nie? Kolejny element, na który chciałem zwrócić uwagę, a który świadczy o tej postępującej utracie tożsamości przez nas, to jest właśnie stosowanie takiej pseudobiblijnej frazeologii. A więc przejęliśmy i z humanistycznej psychologii, i z środowisk nowoprotestanckich pewnego rodzaju sformułowania, jak choćby to, że Bóg kocha nas w sposób bezwarunkowy. To tylko w części jest prawdą. Tylko w części. Oczywiście Bóg nie stawia nam warunków wstępnych do tego, żeby nas pokochać, ponieważ On kocha, gdyż taka jest Jego natura. Tak jak naturą Słońca jest promieniowanie i Słońce promieniuje niezależnie od tego, którą stroną się Ziemia do niego odwraca, tak samo Bóg emanuje swoją miłością niezależnie od tego, kto ją przyjmuje, a kto nie. Bóg po prostu taki jest z natury. Ale to nie zmienia sytuacji, że Bóg chce poprzez taką swoją miłość coś osiągnąć. I szczytem Jego zadowolenia nie jest nieustanne przebaczanie nam grzechów. Absolutnie nie. Ta miłość zniewalająca, nie mająca sobie równych, jest dawana po to, żebyśmy dzisiaj nie byli tacy, jakimi byliśmy wczoraj. I o tym Bóg mówi bardzo wyraźnie. Natomiast my nie mówimy o tym, ponieważ to jest niewygodne. Bo większość ludzi nie chce się zmieniać. Chce akceptacji status quo. I my, jeśli taką akceptację ludziom dajemy, to wypaczamy poselstwo trójanielskie. A więc te stwierdzenia mówiące o tym, że Bóg cię kocha takim, jest, jakim jesteś, znów tylko w części są prawdą. Bo istotnie Bóg nie potrzebuje, abym ja się najpierw zmienił, żeby On mnie potem mógł pokochać. Nie, Bóg mnie po prostu kocha, bo On tak jest. Ale to wcale nie oznacza, że On kocha to wszystko, co ja robię i że On nie chce mojej zmiany. On mówi wręcz, że jeśli ta zmiana nie nastąpi, to nie będzie dla mnie Królestwa Bożego. I moi drodzy, chociaż to jest niewygodne, ale jesteśmy powołani do tego, żeby tak ludziom mówić. Dalej, coraz częściej słyszę dzisiaj o zakazie osądzania i dostaję białej gorączki, kiedy słyszę o tym. Dlaczego? Dlatego, że jest to termin, to osądzanie powtarzany specjalnie po to, żeby uzasadnić swój grzech. A więc jeśli się usiłuje bratu zwrócić uwagę na coś, że jest to niewłaściwe, to od razu pada, ty mnie osądzasz, a jest napisane, żeby nie osądzać. I można mówić tysiąc razy, że termin osądzać ma tak naprawdę dwa znaczenia w Piśmie Świętym. Oznacza proces sądowy i wyrok skazujący. I oczywiście my nie wydajemy wyroków skazujących. Naturalnie, bo to nie jest nasza sprawa, to Bóg jest sędzią. Ale mamy obowiązek powiedzieć drugiemu człowiekowi, a więc osądzić jego postępowanie i powiedzieć, że jeśli się nie upamiętasz, to zginiesz w swoich grzechach. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy winni krwi tych ludzi, moi drodzy. To nie są żarty. Nie ulegajmy tym nowoprotestanckim frazesom. No, zostawmy może inne rzeczy. Z czego jeszcze, moi drodzy, wynika pewien zanik tożsamości? Ano z tego, że na przykład są grupy braci, którzy mówią, iż wierność standardom to jest zbawienie z uczynków. Jest to rzecz obrzydliwa,
obrzydliwa, którą robią, ponieważ nikt nie mówi, że dotrzymywanie wierności Bożemu prawu, standardom, jest zbawieniem z uczynków. Natomiast zawsze mówimy, że jest to efekt przyjęcia zbawienia, prawda? Więc jeśli ktoś czyni nam taki zarzut, to jest to naprawdę bardzo grubo nie w porządku w stosunku do tego, co my faktycznie prezentujemy. No i moi drodzy, już na koniec chciałbym się odnieść do kilku przykładów biblijnych. Zacznijmy od takich negatywnych, mówiących o tym, czym się może skończyć utrata tożsamości. Przypominamy sobie, już nie będę czytał w tej chwili wszystkiego, przypominamy sobie Abrahama. Abrahamowi dwa razy w życiu, tak Pismo Święte poświadcza, zdarzyło się coś niewłaściwego. To było w odniesieniu do jego żony Sary, prawda? Dwa razy przedstawił Sarę jako swoją siostrę, co nawet niektórzy by usprawiedliwili, bo powiedzieliby, bracie, to tak naprawdę nie całkiem było kłamstwo, prawda? Bo ona była siostrą przyrodnią. No, tym niemniej wiemy, w jakich okolicznościach to było, prawda? I u Faraona, i przed królem Abimelechem. Abraham postąpił w ten sposób, chcąc chronić własną skórę, prawda? Ponieważ spodziewał się, że jeśli przedstawi ją jako żonę, no to konsekwencje mogą być przykre, to znaczy ci ludzie doprowadzą do takiej sytuacji, w której ona znowu będzie mogła być czyjąś żoną, ale już nie jego. No i Abraham zdecydował się na takie, a nie inne rozwiązanie. I wtedy, tam w tym drugim przypadku, gdy chodzi o króla Abimelecha, tak pięknie jest powiedziane, ten pogański król mówi do Bożego wybrańca, jak ty mogłeś zrobić coś takiego, okłamać mnie, prawda? Przecież to jest grzech. Poganie są świadomi tego, co jest prawe, a co lewe, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. A my dzisiaj się boimy im mówić o tym wyraźnie, prawda? Oni to wiedzą, ale zrobią wszystko, żeby zagłuszyć to, żeby nie słyszeć. Jesteśmy powołani do tego, żeby stanąć zdecydowanie po stronie Bożej. Drugi przykład. No, możemy sobie wyobrażać, jak bardzo się musiał rumienić Abraham, przedstawiciel Boga w tej sytuacji. Drugi przykład, przypominacie sobie na pewno Piotr, który zostaje zapytany przez starszych żydowskich, jak to jest z tym płaceniem przez Chrystusa podatku. Czy on płaci, czy nie płaci? I Piotr mówi, to tak, płaci, oczywiście, mój nauczyciel jest w porządku wobec prawa. Chciał Jezusa obronić, czyli chciał dobrze, prawda? A jak wyszło? No wyszło fatalnie, ponieważ pamiętamy, że pewne grupy były zwolnione w Izraelu z płacenia podatków, prawda? A więc byli to prorocy, byli to synowie królewscy, byli kapłani. To były grupy zwolnione z płacenia podatków. Piotr, stwierdzając, że Chrystus płaci podatek, odmówił swojemu mistrzowi prawa do godności zarówno króla, jak i proroka, jak i kapłana. Chciał dobrze, tylko trochę pokombinował, prawda? Żeby nie podpaść innym, żeby się nie narazić ludziom. I stała się katastrofalna rzecz. Ale weźmy też i przykłady pewne pozytywne. No taki najprostszy, moi drodzy, najprostszy przykład dochowania standardu za wszelką cenę. To jest Daniel pierwszy rozdział, prawda? Kiedy człowiek stawia na szali swoje życie, po to tylko, żeby nie uchybić jednej kwestii, prawda? Jednej kwestii. I to powiedzielibyśmy, no banalnej kwestii, bo to jest to, co stawiam na stole, prawda? Co kładę na talerz. Więc niektórzy by nawet powiedzieli, no na to można machnąć ręką, byleby sobotę święcił, prawda? To jak tam schabowego sobie czasem pozwoli, to nic wielkiego. Nikt nie widzi. Nie. Ten człowiek założył swoje życie, żeby tylko dochować wierności. Myślę, że on nie miał problemu z tożsamością. Podobnie i Chrystus umierający na Golgocie. Wszystko wtedy wskazuje, że to, co robi, jest niewłaściwe. Zostawiony, opuszczony, nawet z poczuciem opuszczenia przez Boga, trwa do końca przy swojej idei, to jest jedyny argument, który ma, tylko dlatego, że wcześniej w starych księgach ktoś napisał, kilkaset lat wstecz,
że za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. To jest jedyny argument, jaki ma Chrystus, aby wytrwać na krzyżu, bo on ma wytrwać. Cały świat patrzy na niego jako na przybitego do krzyża, który już nic nie może zrobić. Ale my wiemy, że on właśnie może w każdej chwili coś zrobić, czyli uwolnić się od tego i zejść. Ile trzeba było siły, żeby wytrwać, żeby trzymać się tego krzyża i tam wytrwać do końca. I ten, który umierał jako przegrany, bo tak wszyscy na niego patrzyli, no miał jakąś ideę, ta idea zbankrutowała, przegrany człowiek, to dzięki niemu my jesteśmy tutaj wszyscy. Moi drodzy, proszę was, pomyślcie o tym i o tych, którzy jako 144 tysiące opisani są w Piśmie Świętym, a do tej grupy wszyscy jesteśmy powołani. Do grupy, która ze standardów i z tożsamości uczyni naczelną ideę swojego życia. Życzę wam wielu sukcesów i radości schodzenia z Jezusem. Amen.